Kochani, witajcie jednak jeszcze raz, ponownie. Tak naprawdę to miałam już iść się kąpać i szykować do spania, ale ponieważ kilka osób alarmuje mi tutaj i też na chwilę zerknęłam, że Rebel24 jest znowu kąsany, więc porozmawiamy sobie, dlaczego Rebel24 jest kąsany przez pewnych ludzi i dlaczego komuś na tym zależy, aby kąsać i dlaczego ktoś nie potrafi uszanować zdania drugiej osoby. Jeżeli ktoś nie szanuje drugiej osoby, to nie szanuje chyba również siebie. I teraz porozmawiamy o tym, dlaczego Rebel24 jest skąsany. Dlatego, że nie chce uczestniczyć w polityce, dlatego, że jest to narzędzie antypolityczne i antyreligijne i każdy ma czuć się tutaj dobrze, i każdy ma się czuć tutaj dobrze. I Andrzej, dzwonisz do mnie, a ja robię live'a. Jak chcesz, to możesz dołączyć. Nie wiem, czy będzie mnie teraz słyszeć, ale... I dlaczego Rebel24 jest właśnie kąsany? A, dlatego ja Wam powiem, co się teraz dzieje. Dzieje się to, że Rebel24 to jest pewne narzędzie. I jest kolejna osoba, która mówi, że chce jej się żygać, kiedy widzi, jak dodaje tęczę, a ja będę dodawała, co mam na co mam ochotę, ponieważ to jest moje narzędzie, które tworzę i w którym czasem pomagają mi ludzie. I o co tutaj chodzi? I ja tak, będę pokazywała tęczę, będę pokazywała to, na co mam ochotę, żeby ludziom było miło. Jeżeli ja jadę i coś mnie zachwyca, i mam to narzędzie w ręce, to pokażę to ludziom, żeby ich też to zachwyciło, bo żyjemy normalnie, mimo okoliczności, które nas dotykają i zachwycamy się różnymi rzeczami. Nie jesteśmy ludźmi, ja nie jestem takim człowiekiem, który... Andrzej nie ma powiadomień, to Lamu Rzędżowi napisać, że jak chce, to się może połączyć, a dzwoni do mnie, a ja live'a robię. Tak więc ja nie jestem człowiekiem, który ma jakąś zapadkę i się obraża, że nie jest na jakiejś liście wyborczej, albo się obraża, że ktoś nie stworzy listę wyborczą i ktoś nie chce uruchomić swoich kontaktów, żeby te listy wyborcze pomagać komuś tworzyć i podpisy zbierać pod partią. Jest problem i Rebel24 jest skąsany, dlatego że nie chce stworzyć partii. Nie chcę tworzyć partii, nie chcę uczestniczyć w żadnej partii i nie chcę startować, ja nie chcę startować w wyborach. Dlatego jestem kąsana i atakowana, dlatego jestem podważana, dlatego ktoś się wypowiada, że żyga moimi treściami, że jesteśmy fajni, ale fajni nie jesteśmy. Dlaczego mając narzędzia i rozgłośnie, tak, nie chcemy założyć czegoś swojego, czyli partii. Nie chcemy uczestniczyć, nie wiem, w zakładaniu jakichś biur przyszłoposelskich albo cholera wie o co chodzi. Jowita się zatrzymała i cisza. No bo Andrzej zadzwonił, może dlatego. Właśnie słuchałem, że znowu kąsa, pisze Andrzej. Andrzej napisał, że słyszał właśnie, że znowu kąsa. Tak więc słuchajcie, znowu ktoś mnie kąsa. Ja Wam powiem, o co właśnie chodzi. Chodzi o to, że Rebel24, tak jak Wam powiedziałam, jest antyreligijny, antypolityczny. Ja tego nie uznaję systemu, ja chcę się od tego odklejać, żyć robić wszystko, co potrafię, żeby żyć poza nim, a nie w nim się układać. I dla mnie nie jest rozwiązaniem dostanie się do żłoba, bo ja nie chcę tego robić. Ani też nie będę nikogo reklamować w dostaniu się do żłoba. Zostało już powiedziane. Ja osobiście nie wiem, czy w ogóle pójdę na jakiekolwiek w życiu wybory i czy będę oddawać swój głos, bo jeszcze nie podjęłam tej decyzji, a w ogóle do wyborów może nie dojść. Tak więc zacznijmy od tego, że do wyboru w ogóle może nie dojść. A jak dojdzie i ktoś chce robić politykę, to jest od dupy strony, bo oni się bardziej kłócą niż politykę robią. Jeżeli faktycznie chcieliby się dostać tam do tego żłoba i do tego koryta i coś w ten sposób pozmieniać, ja nie podważam, ja nikogo nie atakuję. Ja nie atakuję, popatrzcie, ja nikogo nie atakuję. Czy ja robię materiał na ten temat, że ktoś nawołuje do zbierania podpisów, ktoś nawołuje do stworzenia partii, że się potworzy 20 partii, na końcu głosy się rozumieją, nikt się nie dostanie, że nie robią tego z głową, bo jak gdybym chciała to zrobić, to zrobiłabym to z taką głową, że jak największa ilość ludzi weszłaby do Sejmu. I wiedziałabym, jak to zrobić, jeżeli bym chciała. Jeżeli bym chciała, bym miała jedynki na listach, zrozumcie to. Nie chcę, proszę to uszanować. Rebel24 nie będzie brał udziału w polityce, nie będzie naganiał ludzi do żłoba i nie będzie naganiał ludzi do zbierania podpisów na was. I tyle. Jestem atakowana, Rebel24 jest atakowane. Jest atakowane, że właśnie nie tworzy partii, jest atakowane, że nie daje rozwiązań, a to jest gówno prawda, bo ja nie siedzę kurwa przy telefonie teraz i nie atakuję innych ludzi, tylko działam. A Rebel24 dało namacalne rozwiązania ludziom dzięki współpracy z odpowiednimi ludźmi, którym ufam. I Rebel24 dało mnóstwo rozwiązań, nawet jeżeli stanęłam za jednostką,
ale stanęłam i zmieniłam dzięki temu czyjeś życie, tak? Jednostki życie i pomogłam, wyciągnęłam rękę. Bardzo ciężko pracowałam nad poprawieniem sytuacji danej osoby. Czasem to trwało bardzo długi okres czasu. Mało tego, jeszcze trwają sprawy, w które jestem zaangażowana dalej, jeszcze w dłuższy okres czasu niż inne. Zawsze się poświęcałam w 100% i zawsze dawałam ludziom gotowe rozwiązania. Bo co innego jest narzędzie, którym są media, i powiedzmy, że to są media, że to jest narzędzie do działania, do tego, żeby wejść, coś transmitować, wam pokazać, nagłośnić. To jest jedno, że Rebel 24 jako media nagłaśnia ważne tematy dla interesu społecznego, które są bliskie oczywiście mojemu sercu. W jaki sposób to też są moje poglądy, moje podejście i moje wartości i ja to pokazuję i nagłaśniam. To jest jedno. Media nie są oddawania rozwiązań i odbawienia się w politykę. Media powinny być wolne od polityki. Takie jest moje zdanie i moje media takie są. Jeżeli czyjeś są inne, niech ktoś to robi najlepiej jak potrafi, znaczy popieram. Chodzi o to, że za każdego trzymam kciuki, nikomu nie kładę nóg, kłód pod nogi, nie przeciwdziałam nikomu, nie podważam nikogo. Jeżeli ktoś uważa, że teraz jest najlepszy czas, żeby wejść do tego koryta i to pozmieniać, niech to robi, skoro się czuje w tym najlepszy, ale niech się nie wpierdala komuś w to, co ktoś robi, niech nie podważa, bo to jest podły charakter. I dlatego się obawiam, jeżeli takie osoby z podłym charakterem dobrałyby się do władzy, no to biedny nasz los będzie. Jeżeli już ten podły charakter wypływa, już się kąsają, zwalczają się nawzajem, kłócą się ze sobą, chujają się tam przeogromnie, że tak powiem, bo innego słownictwa znaleźć nie można, to niech to robią. Zawsze uważałam, że należy lokalnie działać, lokalnie przejmować, tak? Wójt, nie wiem, prezydent miasta, sołtys, nie wiem, i tak dalej, tak, że lokalnie przyjmować i tak dalej te rzeczy, no żeby po prostu było wszystko w porządku, wyżej, 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 wyżej. Tak, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Ja nie krytykuję ludzi, którzy chcą iść w tą politykę, jeżeli się, uważam, że się do tego nadają, że uważam, że są sprawiedliwi, uczciwi, będą działać na rzecz Polaków, na rzecz rodaków, będą to robić sprawiedliwie, niech to robią, niech idą w tą politykę, no przecież to cholery jasne, mnie to nie interesuje, bo ja chcę żyć poza tym systemem, a nie w tym systemie. Więc proszę to uszanować. Ja nikogo nie atakuję i to nie jest kontr, że ja teraz będę atakować każdego, kto idzie w politykę. Nie, nie będę, ponieważ ja znam polityków. Jeżeli chcę, to mam z nimi kontakt, jeżeli bym chciała, to by interweniowali. Żebym na pewno by mi taką pomoc udzielili i też takie sytuacje miały miejsce, że politycy interweniowali w wielu sprawach i taka sytuacja miała miejsce. Nie paliłam nigdzie mostów, znam wielu ludzi i nie interesuje mnie, czy ktoś jest w polityce, przy polityce, czy ktoś chce być w polityce, czy ktoś kompletnie mnie nie chce mieć. Jeżeli jest jakieś wydarzenie, zdarzenie, akcja, w której dana osoba uczestniczy, to ja jadę i ją nagłaśniam, bo to jest dla ludzi. I ja nie robię jakichś podziałów, nikogo nie atakuję, nikogo nie wykluczam i nie potrzebuję chlapać się wzorem tylko po to, żeby pokazać, że jestem zajebistsza od innych. Po prostu ja tego nie robię. Znam swoją wartość, znam wartość Rebel, jest to narzędzie i na to narzędzie nie będzie polityczne. I nie, nie stworzę swojej partii, nie, nie będę zbierała na nikogo podpisów i nie będę robiła takich rzeczy, nie będę naganiała wam ludzi. Bo ta osoba siedzi i twierdzi, że my ich wspieraliśmy, oni mają te rozgłośnie, oni teraz powinni tworzyć coś swojego, powinniśmy wejść do Sejmu i powinniśmy to skończyć. To rób. Rób, pokaż ludziom przykład, nie pokazuj swojego podłego charakteru. Jeden z drugim. Nie pokazujcie podłego charakteru, tylko to róbcie. Po prostu róbcie i pokazujcie ludziom, że jesteście uczciwi, jesteście sprawiedliwi, jesteście dla Polaków, a wy atakujecie, wy stracicie do własnego gniazda. Wy się nawzajem kłócicie, możecie obserwować to na internecie, jak oni się wszyscy nawzajem kłócą, bo jeden bardziej popiera partię tego, drugi bardziej tego, ten będzie tego atakować, bo ten jest bardziej super niż tamten i w ogóle. I taka sytuacja ma po prostu miejsce. A ja w tym nie biorę udziału, jestem szczęśliwa, że nie biorę udziału. Dojrzałam do tego, żeby w tym nie brać udziału i nie chcę brać w tym udziału. I tyle. Tak więc... I tyle. Tak więc Rebel 24 nie jest od polityki i od polityki nie będzie. I tyle. Jeżeli ja postanowię osobiście pojechać na kogoś zagłosować i taką podejmę decyzję, to po prostu zrobię. Pojadę, nie wiem, wezmę z mojej gminy zaświadczenie, że głosuję poza terenem, pojadę i zagłosuję na kogoś poza terenem, tak? Czy pojadę ze znajomymi, to będzie już wtedy moja decyzja, czy ja chcę na kogoś zagłosować, czy nie, czy ja, czy ktoś, czy w ogóle będę głosować, bo ja nawet nie wiem, czy będę głosować, nie wiem, czy będę w ogóle brała udział w przyszłych wyborach, nie mam pojęcia, nie wiem, nie podjęłam takiej decyzji, nie myślę, bo nawet nie wiem, czy w ogóle wybory się odbędą, zacznijmy w ogóle od tego. Tak więc rób swoim raptem w politykę poszli ciekawe. Niech sobie idą, gdzie chcą, Ola, naprawdę. Brawo, Jowitko, pisze Wanda.
Co sądzisz o Piotr Jawornik, pisze Daniel. Ale ja nie jestem osobą, która ma kogoś sądzić. Ja patrzę w lusterko na siebie. Piotra Jawornika znam od wielu lat. Znam. Znaczy nie przyjaźnimy się na co dzień, nie kolegujemy się, ale podejrzewam, że gdybym miała jakąś sprawę i bym do Piotra Jawornika zadzwoniła, to podejrzewam, żebyśmy normalnie po ludzku z sobą porozmawiali. Tak samo odwrotnie. Gdyby Piotr coś miał do mnie, jakąś temat, jakąś sprawę, jakąś pomoc, czy chciałby mnie odwiedzić, na pewno by do mnie zadzwonił. Ja bym go przyjęła, byśmy usiedli i porozmawiali. My przynajmniej robimy live'y na trzeźwo, pisze Andrzej. Tak więc naprawdę, ja działam dłuższy okres czasu niż pandemia. Byłam na ulicy o wiele wcześniej i to nie jest chwalenie się. Różnych ludzi wtedy nie było, ale nieważne kto gdzie doszedł, dziś może ktoś dojść i z nami działać. Może dojść jutro i z nami działać. Z nami, czyli mam na myśli, że jest takie... że są ludzie, którzy są jak talia kart, słuchajcie, każdy jest inny, każdy ma inny trochę pogląd, nie wszyscy się ze wszystkim ze sobą zgadzają, ale to nie ma znaczenia. Wróg jest jeden, każdy jest inny, każdy jest indywidualny, każdy jest jednostką. Mówiąc mi, zarzucając półsłówkami, mówiąc o mojej tęczy, którą dzisiaj dodałam, że się komuś żygać chcę, to nie oglądaj, to na chuj wchodzisz na Rebel. To nie oglądaj Rebel, skoro cię w oczy kole, ponieważ nie chcę ci zbierać podpisów pod założeniem partii. Mnie nie będę zbierać podpisów. Jeżeli ja może się podpiszę, nie wiem. Musiałabym się zastanowić. Nie wiem, dzisiaj nie wykluczam, nie potwierdzam, czy bym się podpisała pod założeniem jakiejś partii, czy nie. Ja wiem, że gdybym chciała wejść do polityki, wiem, co bym zrobiła, wiem, jak bym zjednoczyła ludzi, gdzie bym zjednoczyła, jak bym zjednoczyła i by była jedna partia. Nie byłoby ich 20 i nikt by się nie kłócił, ale nie da się z podejściem oszołomskim, gdzie wszyscy się kłócą, wszyscy się wyzywają, na przestrzeni internetu atakują i tak to właśnie wygląda i wy chcecie rządzić Polską. Jak wy się wszyscy kłócicie, jeden drugiego atakuje, bo wy się sraczki dostaniecie, bo ktoś nie chce was reklamować jako polityków, no i ktoś nie chce zakładać partii. No nie chcę i nie założę jej, bo ja robię wszystko, żeby żyć jak najdalej od systemu. Nie wychodzi mi to do końca, nie żyję całkiem poza systemem, ale jak mi się to kiedyś uda, to wam się o tym pochwalę na moim przykładzie. Robię wiele rzeczy, są to czasami małe kroki, ale jestem z nich mega dumna i mega szczęśliwa, że tymi małymi kroczkami odklejam się, bo mi to nie jest do niczego potrzebne, nie chcę. Innym puszczają hamulce po alko, na żywo atakują nas, chcą, żeby ich promować, bo im zasięgów brakuje, pisze Andrzej. No widzisz, Andrzej ma takie zdanie na przykład na ten temat. Ja mam zdanie takie, że to z tego, że mam narzędzie. Tu ludzie mają mieć spokój, wystarczająco mamy dookoła rzeczy i ja nie będę nikogo nigdzie naganiać na nic, ani do wyborów, ani nie do wyborów. Ja w ogóle, to jest antypolityczne. Ja nie będę mówiła ludziom, czy mają głosować, czy nie mają głosować, na kogo mają, na kogo się zbieramy podpisy. Nie będę tego robiła. Wy to róbcie, jeżeli jesteście w tym silni, mocni, chcecie to robić, pokażcie, dajcie przykład, róbcie. Ja życzę wam wszystkim powodzenia, a my będziemy wam patrzeć na ręce. Nie mam powodów komuś ufać czy nie ufać. Ja mam swój rozum w głowie, ja żyję jak ja chcę i to jest moje narzędzie. To jest moje narzędzie. Tu są ludzie, którzy chcą to oglądać, są ludzie ze mną, którzy chcą to robić. Są różni ludzie. Są tacy, co prowadzą konwersacje, którzy nie do końca się z czymś zgadzają. Są ludzie, którzy popierają moje działania. I są też ludzie, którzy naprawdę są w moim jakimś tam gronie takim naprawdę bliskim, z którymi mam stały kontakt. Dają mi dużo siły, dużo otuchy, dużo dobrego słowa i to jest też bardzo ważne. Nie dziwię się, że im brakuje zasięgów, jak ludzie widzą tylko ataki i gówno burze płynące z ich live'ów, pisze Andrzej. Teraz ryby za chwilę wócę nam pozabieram, pisze Karol. A to już Karol też inny temat. Tematem teraz jest to, że Rebel 24 jest skąsany. Rebel 24 jest skąsany, ja nie uważam, że komuś zrobiłam krzywdę, że dałam zdjęcie tęczy, a że jak coś widzę, to się z wami podzielę. No i tak, no tak, bo tak uznałam, czy ja komuś zrobiłam tym krzywdę. Krzywdę to się robi, jak się robi gówno burzę w internecie, bo ludzie coraz mniej wam ufają. I tyle. Jowitko, wszyscy, którzy coś robimy, jesteśmy zmęczeni tą ciągłą walką. Teraz wydaje mi się zgubieni, bo ludzie nie widzą, o co chodzi z tym wszystkim. Trzeba czasu, by zrozumieli, a naszym zadaniem jest ich uświadamiać. Nie możemy się poddawać, pisze Agnieszka. Oczywiście, Agnieszka, pomyślcie sobie, nawet podczas tej całej pandemii, ile my, jacy my jesteśmy wytrwali. To jest niesamowite. Ja wiem, że było ciężko, że każdy doznał różnego bólu z tego powodu. Ktoś stracił bliskiego. Komuś coś w karcie wpisali, to co nie jest prawdą, komuś zabrali dostęp do służby zdrowia, ktoś zmarł. Ja wiem, ktoś was wyrzucił, ktoś was nie przyjął do sanatorium na przykład, do lekarza, ktoś wam nie udzielił pomocy lekarskiej.
ktoś nękał wasze dziecko w szkole, w autobusie, was na ulicy, w markecie, ciągali was może po sądach, może wielokrotne legitymowania, gazowania, pałowania, zamykania w kordony, apele z telewizora, społeczeństwo nabuzowane, utrata pracy z powodu nieprzyjęcia dawki, strzału i wiele innych rzeczy. Ja wiem, że wy doznaliście wiele cierpienia, ale też pomyślę, że przeszliście naprawdę przez takie piekło, które was staliście silni. Wy to wszystko wytrzymaliście, wytrzymaliście wykluczenie z waszych rodzin, może od współpartnera, tak, od partnera, od, nie wiem, małżonka, męża, żony, nie wiem, dziecka. No doznaliście na pewno wielu krzywd, każdy z was innej krzywdy, tak? Ale byliście wykluczani w różnoraki sposób, czy to jak z dzieckiem pojechać się do szpitala, bo byliście niezaszczepionymi rodzicami, czy dziecko było niezaszczepione. No przecież tych sytuacji była taka masa. I ktoś mówiąc, że Rebel Waśniarz nie dawał rozwiązań, to tak pluga, z tej gęby pluga, bo na Rebel24, na stronie www.rebel24.pl w zakładce prawo ludzie dostali masę rozwiązań. Nie wiem, ile tych ludzi teraz jest, ale jak, tak jak wam powiedziałam, dawno, dawno temu, jak sprawdzałam licznik pobrań, rozwiązań faktycznych i realnych, które pomagały ludziom, pomagały dzięki współpracy z niesamowitą osobą, jaką jest Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, i przed nami jeszcze wiele planów i już niebawem kolejnych, żeby naprawdę się za to wziąć, nie pchać się do polityki, tylko się za to wziąć, to było wtedy ponad 800 tysięcy ludzi. Dla mnie to jest sukces. Dla mnie to jest sukces, że taka strona www, taki portal, który nie ma nie wiadomo jakiego zasięgu, który jest cały czas okrajany, blokowany, że ta pomoc dochodziła do ludzi. Żeby ta pomoc była, to ja we wrześniu tamtego roku zapłaciłam kolosalne pieniądze, żeby przedłużyć to, co jest na tej stronie. Kolosalne pieniądze. Dzwoniłam, kłóciłam się, obniżyli mi tylko 200 zł, ja zapłaciłam ponad 1000 zł, a miałam jeszcze więcej zapłacić. Zapłaciłam faktury, udostępniałam, mówiłam wam o tym. Jaką kwotę mi dali? Oni mi wtedy dali chyba 1290 zł w ogóle, żebym ja mogła dalej tą stronę mieć, posiadać i żeby na niej była cała baza danych dla was stworzona. I ja zapłaciłam tą kwotę, tak? I teraz zbliża się wrzesień i już mi ciary przechodzą, jaką przyjdzie mi kwotę znowu zapłacić, żeby to dalej było. Bo nie ma takich cen, nie ma takich sum. Nie ma takich sum, żeby tyle płacić za stronę, za przedłużenie strony. Nie ma, po prostu nie ma, nie istnieją. Dla mnie taki był cennik wystawiony. I zgodzili się tylko mi obniżyć 200 zł po moim telefonie. Prawda jest taka, że ludzie wam nie ufają, tak zwanym wolnościowcom, dzięki, że obrzucacie się nawzajem oskarżeniami, dodatkowo was zrzutki i się nie dziwię, każdy mądry poradzi sobie sam bez waszych zrzutek. Daniel tak napisał. Daniel, to dobrze, to sobie radź sam. Jeżeli były zrzutki, jakiekolwiek zrzutki, ktokolwiek zdziała czy robił, to były kwestie kosztów paliwa, bo jadąc na koniec Polski, gdzie widzowie sami pisali, pojedźcie, pokażcie, kogoś zawinęli, trzeba kogoś wyciągać, trzeba komuś pomóc, ogarnąć adwokata i wiele innych rzeczy. To nie są proste sprawy. Są sprawy czasami na kilka tygodni albo kilka miesięcy, a sprawy, które trwają do tej pory, trwają bardzo długo. Jeżeli nie popierasz tego i nigdy nie chciałeś nikogo wesprzeć przysłowiowym piątakiem na zrzutkę, dlatego że ktoś coś robi, ktoś coś tworzy dla kogoś, no to nie. No to nie. No to tego nie rób. Po prostu. Jeżeli coś ci przeszkadza, to tego nie rób. Tak jak wyżej czepiący się tęczy, chcą się przytulić do PO. Ja nie wiem, kto gdzieś się chce przytulić, czy nie chce się przytulić, Ola. Kwestia jest tego typu, że ja nikomu nie zaglądam w działania, ktoś coś robi, niech robi. Jak ja chcę, to pojadę i nagłośnie. Ja nie dzielę nikogo, ja się z nikim nie kłócę. A tu pan piszący o zrzutkach, to jak powiesz mi, że gdzieś jedziesz i staniesz w czyjejś obronie, a ja nie będę mogła jechać, to z chęcią ciebie wesprę. Zrób zrzutkę, napisz, gdzie jedziesz, napisz, że przy tobą jest 1500 kilometrów, napisz, że będziesz siedział gdzieś 2 tygodnie, aby kogoś wyciągać, albo że jedziesz na jakieś wydarzenie, żebym ja mogła je zobaczyć, żebym mogła zobaczyć, ile gorących serc wychodzi na ulicę, ile serc bije za wolnością i za to, żeby walczyć o moje prawa i o moją godność. Więc jeżeli ja nie będę mogła, a ty będziesz mógł pojechać, ja będę mogła to obejrzeć i pojedziesz tam za mnie i dla mnie, w moim imieniu również, to ja ciebie z chęcią wesprę. Załóż zbiórkę i podeślij mi link, a potem zobaczę, jak pojedziesz. Albo jak pojedziesz do jakiejś instytucji narażać siebie, bądź pojedziesz gdzieś na komisariat, bądź pojedziesz w obronie jakiejkolwiek jednostki, bądź zrobisz cokolwiek, nawet z fotela, wysyłając, odpisując na setki maili dziennie,
to ja cię z chęcią wesprę, że to robisz. Z chęcią cię wesprę i będę trzymała za ciebie bardzo kciuki. To nas nie zrobiło, teraz nas wzmocniło. Najgorsze podać się bez walki. Polityka to kurwa. Już widzimy, jakich mamy polityków, pisze Mirka. Tak więc z tej przyczyny właśnie jest skąsany rebel, z tej właśnie przyczyny, a ponad 800 tysięcy ludzi w Polsce otrzymało realną pomoc. Dobry wieczór, polać pani. Nie pij alkoholu dzisiaj. Nie ma zdrowia dla alkoholu. Czym się wykazałeś, pewnie jak na profilowym leżysz, pisze Ola. Ola, to jest dobra. No, tak to jest. Słuchajcie, utrzymanie takiej działalności jest kosztowne. Ja się naprawdę nie skarżę, ale ja bym tak miała wyliczyć miesięczne koszty i wam zrobić post, nie wiem, zamknie się sierpień, chociaż w sierpniu nie ma dużo wyjazdów, ale to są koszty stałe. To są niestety koszty stałe i zobowiązania. Trudno, moja sprawa, ja o tym wiem, ale jeżeli ktokolwiek chciał kiedykolwiek dołożyć się do kosztów dojazdu, bardzo serdecznie dziękuję, bo takie sytuacje miały miejsce. Jestem za to bardzo wdzięczna, ale naprawdę mam zarobkową pracę, z której utrzymuję, gdzie przychodzi mi wypłata i zaraz jest przelewane wszystko tak naprawdę na zobowiązania, które dotyczą rebel. I tak funkcjonuje. Nie narzekam, jestem wytrwała, powiedziałam, że nie skończę tej działalności, będę ją ciągła, nie jestem wszędzie. Teraz w tym przypadku też jest bardzo ważne, że są w Polsce, gdzie trzeba by było po prostu być, a nie jestem, bo mnie po prostu na to nie stać. Ja też wesprę, jak coś pokażę. Zrobi, dawaj, Daniel, nie bądź miękiszonem, pisze Miro. Czy ktoś tu jest świadomy konfliktu, który dzieje się na Ukrainie? Dzięki USA i reszcie Zachodowi mamy wojnę pomiędzy Europą a Rosją, a my w niej już uczestniczymy. I pytanie, co dalej, pisze Agnieszka. No, jedno, co ci mogę powiedzieć, to to, że wtrącamy się nie w swój temat. Narażamy się, rozbrajamy. Zresztą to jest temat bardzo już na inny materiał, które zresztą te materiały też już były. No. Też wrzuciłam wam wcześniej post, jak Polak, działacz, wolny człowiek został potraktowany i jak na jego posesję wtargnął ktoś narodowości innej i jakie pozdrowienia mu zostawił i zniszczenia. No, tak więc mam nadzieję, że też się z tą osobą uda mi połączyć i może jakiś materiał zrobimy na ten temat. On leży i pachnie, pisze Ola. Tak więc, jak komuś przeszkadzają posty na Rebel i działalność Rebel, to niech jej nie ogląda. Po co się męczy? Po co się denerwuje? Niech nie ogląda i tyle. A nie podważa, podburza, buntuje i tyle. Jeżeli się komuś żyga i chce, to niech nie ogląda tego, że ludzie tutaj normalnie żyją i funkcjonują. Ja normalnie żyję, funkcjonuję, mimo wszystkich problemów, a naprawdę dotyka mnie bardzo wiele problemów, bo problemy, które sobie zrobiłam z powodu mojej działalności, są naprawdę ogromne. I to jest bardzo dużą cenę za to płacę. I niedługo też mam nadzieję, że zakończy się jedna sprawa, o której wam powiem. Nie mówię teraz, mam nadzieję, że się za niedługo zakończy i też wam powiem, jaką cenę musiałam za to zapłacić. A to jest coś, co jest dla każdego człowieka osobiście bardzo ważne i dotyczy to prywatnej sfery życia, która jest kompletnie zaburzona, kompletnie zakłócona i kompletnie ciężko jest egzystować. I to jest, co prawda, prywatna sprawa, ale spowodowana przez działalność. Więc mam nadzieję, że ona się rozwiąże, jest wszystko na dobrej drodze i mam nadzieję, bo jak nie, no to będzie, co będzie, aczkolwiek rozwiązanie tej sytuacji też powoduje trochę ból w sercu. No, bo człowiek jest związany z różnymi rzeczami, prawda, i normalnie żyje na co dzień, tak więc też będzie pewien etap w życiu zakończony. On chciał być ważny i teraz myśli, co napisać, pisze Ola. Jowitko, gdzie mogę wesprzeć? Proszę o link lub konto, pisze Ewa. Ewa, jak wejdziesz na Rebel24, w przypiętym poście jest forma wsparcia Rebel24. Dziękuję ci za chęć wsparcia. Jesteś naprawdę mądrą i twardą kobietą. Pozdrawiam, pisze Derwisz Ann. Tak więc słuchajcie, no nie jest to łatwy kawałek chleba, ale też nie chodzi o narzekanie, nie? No. Nie chodzi o narzekanie, też
jakiś czas temu Wam mówiłam, że dostałam bardzo wysoką grzywnę. To jest dla mnie naprawdę wysoka grzywna. I co? No i czekam teraz na decyzję sądu. Oczywiście sprawa się odbyła bez mojego udziału. To po pierwsze. Po drugie, policjantka, która tak jakby były zawiązane ręce do postawienia mi zarzutów, otrzymała ode mnie materiały dowodowe, że takiej sytuacji nie ma, nie było. I dostała materiały dowodowe, nie dosłała ich do sądu. Sąd postanowił mnie ukarać bez mojego uczestnictwa i mam niesamowitą grzywnę do zapłaty. Żeby przywrócić postępowanie, jest to o wiele droższe niż zapłacenie grzywny. Oczywiście nie chcę być ukarana, znaczy zostałam za to ukarana, ale chcę przywrócić postępowanie, ale teraz mnie na nie nie stać. I byłam ukarana w związku z moją działalnością, kiedy broniłam jak lew ludzi, broniłam jak lew waszych praw. I czekam na to, aby było mi stać na przywrócenie tej sprawy, ponieważ będzie to bardzo duża suma. Brak argumentów i motywacji to wszystko, na co go stać, pisze Miro. Tak więc mnie to bardzo rozwala, bo jeżeli ktoś mi mówi, że coś nie jest zgodne z jego sumieniem, nie wiem, z jego działaniami, to nawet nie chodzi o sumienie i o działania, bo ja nie wiem, jakie ja podejmę działania i co ja będę prywatnie robić, ale to, co ja będę prywatnie robić, nie może mieć wpływu na widzów. Ja nie mogę robić live'ów i materiałów o tym, że macie, tworzę partię, zbieracie na mnie podpisy. No, wyobrażacie to sobie taką sytuację? Żebym ja, takie narzędzie, jakie jest Rebel24, gdzie ja osobiście również nie chcę brać udziału w polityce, nie wykluczam tego, że na kogoś na przykład nie zagłosuję, to będzie już moja decyzja. Nie wiem, czy to będzie na tyle ważne, żebym się nią musiała podzielić, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam, żebym ja mogła moich widzów poinformować, że ja zakładam partię, bo ktoś tak chce z fotela, ktoś chce kuźwa z fotela, żebym ja założyła partię i będzie kąsał rebel, będzie podważał to, co robię, będzie mówił, że nie daje rozwiązań, a ja nie muszę dawać rozwiązania. To, że ja dawałam jakiekolwiek rozwiązania ludziom i udzielałam pomocy, realnej, powtórzę, realnej, nie szczekam, tylko udzielam pomocy realnej, to nie oznacza, że ja coś muszę. Ja nie muszę. Jest są media, jest narzędzie nagłośnienia, jadę na wydarzenie, nagłaśniam problemy, nagłaśniam sytuacje, to, co spotyka ludzi, jak są poszkodowani, ja to nagłaśniam i tak dalej. A to, że ja udzielam dodatkowo pomocy, to było dodatek, taki portal interwencyjno-medialno-prawny. Po prostu. Bo zawsze to chciałam robić, zawsze chciałam realnie, nie tylko nagłaśniać, ale realnie móc pomóc. Niestety, gdybym miała pieniądze, może kiedyś do tego w życiu dojdę, że będzie mi na to stać, bo ja rozwalałam wszystkie swoje oszczędności, co miesiąc, miesiąc rozwalałam całą wypłatę na Rebel, więc gdyby było mi na to stać, to by każda sprawa w Polsce była obsłużona prawnie i wszyscy byliby rozliczeni. Nikt nie zostałby bez pomocy prawnej. Kilka kancelarii by na to pracowało, ale nie mam takich funduszy. Więc mogę mieć tego namiastkę dzięki współpracy z osobami, które mają wielkie serce. Mogę mieć namiastkę tego i mogę robić taką namiastkę. I to robię, jestem z tego dumna. I tyle w temacie. Samo pojechanie i pokazywanie to jeszcze pikuś. Jak dojdzie legitymowanie, sfabrykowane wezwania, sądy itp. I schody się zaczynają, a taki jeden z drugim drdymały z fotela wypisuje, pisze Miro. Wyślę ci ostre sosy, dostaniesz mocy, odnajdziesz prawdziwy kosmos, zwłaszcza pomidorowy, śliwkowy wariat. Dziękuję ci, Ola. Społeczeństwo cierpi na wielki ból dupy i wylewają swoje frustracje, obrzygując innych, którzy myślą inaczej niż oni. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Osobiście, jeśli nie zgadzam się z poglądami drugiej strony, nie wyzywam i nie wylewam pomyj. Można rozmawiać w normalny sposób, a nie bluzgać. Społeczeństwo dziczeje. Tak, Ewelina, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. A mi się obrywa tylko dlatego, że ja nie tworzę partii, nie chcę zbierać podpisów. Nie chcę tworzyć partii i osobiście nie chcę być na liście wyborczej i nie chcę nikogo namawiać, żeby ktoś kogoś wsadził na listę wyborczą i tak dalej. I się obrywa, jestem podważana, tak, komuś się żygać chce, że oglądał dzisiaj tęczę, to niech nie ogląda. Tak, ten rebel jest taki straszny, to nie wchodź na ten rebel i nie oglądaj, to nie będzie ci się chciało żygać, że ja dodaję tęczę. Była piękna tęcza, jechałam samochodem, załatwić kolejną sprawę, która jest dla mnie niekomfortowa. Jechałam po prostu, udawałam się do pewnego miejsca i widziałam piękne dwie tęcze obok siebie i chciałam to pokazać. Na nagraniu nie było to widać, więc zrobiłam zdjęcie i udostępniłam ludziom, którzy po prostu wchodzą na Rebel i to obserwują. I tęcza była piękna, wszystkim się podobało. Gadasz, że ci fajk zgłaszasz, też tak mam pisze Ania. No, a Ani to, z Anią to ja wschody słońca miałam, no i co?
No, ani się podobało, mi również. I zmarzłam. W ogóle co widzę, wschód słońca, to ani myślę przez tą sytuację, bo była wytrwała, razem ze mną mnie wspierała. Siemanko, pisze Daniel. Tak więc jestem kąsana. No, mam karę, słuchajcie. Dobry wieczór, Jowitka, pisze Leszek. Dobry wieczór, Leszku. Czy to jest oficjalna deklaracja z tą polityką? Tak, Robert, to jest oficjalna deklaracja. Rebel 23 jest antypolityczny i antyreligijny. Mogą tutaj być ludzie o różnych poglądach religijnych, o różnych poglądach politycznych. Ja mogę współpracować z różnymi ludźmi w stylu takim, że nigdzie się nie zapisuję, ale jeżdżę, pokazuję na wydarzenia, nikogo nie wykluczam, nikogo nie obrażam, nikogo nie atakuję, dlatego że ktoś chce wstąpić do tej polityki, nikogo nie atakuję, kto nie chce wstąpić do tej polityki. Tak uważam, że jest to zdrowe, jest to odpowiednie. Stałam spod ciepłej kołderki i marzłam z tobą pisania, tak wiem. Pierwszej partii jak chcę, tu mogę mu napisać, czym jest prawdziwa tęcza, pisze Ola. Dobrze, że to nie tęcza babci z Warszawki, bo by był problem. Nie, takiej tęczy też na Rebel nie znajdziecie. Ja wiem, że Rebel jest taki specyficzny, jest trochę kontrowersyjny. Gdzieś tam są wokół tego podobne tematy i tak dalej, no ale to wszystko się wiąże gdzieś tam z naszą wolnością, świadomością i tak dalej, tak? Ja naprawdę nie żyję po to, i to na długo przed pandemią, nie po to żyję w taki sposób, żeby być jak najdalej od tego systemu, żeby w ten system wchodzić. Po prostu nie chcę i tyle. I nie chcę, żeby Rebel 23 było takim narzędziem. Macie swoje narzędzia, macie swoje profile, swoje strony. Jeżeli chcecie wchodzić w politykę, róbcie, reklamujcie się, łączcie się, nie wiem, róbcie co chcecie, ale ode mnie się proszę odpieprzyć z tematem polityki i proszę to uszanować. Czy tak ciężko jest uszanować moją decyzję, że ja nie chcę? Już tyle razy dam odpowiedź wielu osobom, bo naprawdę tych osób jest trochę, wielu osobom, że ja nie chcę, nie będę. Ja bym chciała, to bym tutaj startowała lokalnie, na wiele, słuchajcie, foteli, gdybym chciała. Nie zrobiłam tego. Nie zrobiłam tego, ale za to miałam na oku i mam na oku wiele osób, które by mogły usiąść na tych fotelach, bo są uczciwe, bo są odpowiednie, jeżeli już te fotele funkcjonują. Ale ja nie chcę tego robić osobiście. Jowitko, jestem też antypolityczna i chcę taką pozostać, aczkolwiek to, co się dzieje wokół nas, jest stricte polityczny. Przed nami coraz gorsze czasy i to od nas zależy zapobieganie dalszemu konfliktowi. Tak, Agnieszka, ja Ciebie rozumiem. Rebel jest sobą, jest taki jak Ty, pisze Ola. Jowitko, zawsze ludziom będzie źle, rób swoje i działaj. Jesteś wspaniałą kobietą, która robi dużo dla nas. Dziękuję Ci za to. Serca, pisze Iza. Tak więc taka decyzja zapadła od początku, kiedy jest Rebel 24 i tyle. I tyle. Jak ktoś już z tych ludzi zostanie posłem kiedyś, a zrobi jakieś wydarzenie, czy zrobi coś dla ludzi, czy będzie interwencja jakaś poselska, to ja z chęcią opowiadę i to pokażę ludziom. Ale nie będę nikogo naganiać do zbierania podpisów na was. Sami to zróbcie. Jeżeli jesteście tacy mocni, tacy dobrzy i tak się przekonacie, kto jest zajebistszy od drugiego, no to pokażcie to, no pokażcie to i sobie zbierzcie. No to co zebrać nie możecie, że Rebel potrzebujecie, to Rebel jest wam potrzebny, bo nie potraficie 1000 podpisów zebrać, że partia stworzy trzeba 1000 podpisów. No co wy 1000 ludzi nie macie, którzy was popierają? Bo ja gdybym chciała, żeby dana grupa weszła do Sejmu, to ja bym wiedziała, co mam robić. I to co wy robicie, to w ogóle nie jest w tą stronę. Ja nie będę wam mówić, co wy macie robić, róbcie sobie sami. Ja się nie pcham do tego systemu i nie chcę nikogo do tego systemu pchać, ani nikogo nawoływać do tego, ani za nikogo ręczyć. Ręczcie sami za siebie. Tak więc mam nadzieję, że mnie wszyscy rozumiecie. Już to któryś raz z rzędu mówię. Naprawdę nie chcę brać w tym udziału, nie chcę brać w tym udziału. I nie chcę, żeby Rebel 24 było teraz narzędziem, chociażby bardzo wiele ludzi dawno temu już, tak, Jowita, Rebel 24, zadaniowiec, została wydelegowana, będzie nawoływać ludzi do koryta, sama pójdzie do koryta, tworzy politykę, partię i co? Dzisiaj się okazało, że ci, co szczekali, sami w tym maczają palce. Jedyna, która nadal trwasz i poruszasz tematy na bieżąco, pisze Anna. Ludziom nie dasz rady dogodzić, nie idziesz do polityki źle, a gdybyś poszła, byłyby zarzuty, że robiłaś to wszystko, aby dopchać się do koryta, pisze Ewelina. Cześć wszystkim, pisze Justyna, jedziesz z nimi inteligentnie, pisze Ola. No bo taka prawda, no bo ja już nie wiem, co mam zrobić. No te Rebel 24 jest kąsany, wy mi piszecie, no bo to was dotyka, tak? Nie chcę też nikogo atakować, bo to nie o to chodzi. Tylko
ja nie chcę być atakowana z racji tego, że Rebel 24 jest antypolityczny i antypolityczny pozostanie. Ja wiem, że pewne tematy, które pokazujemy, no w jaki sposób uderzają w tą politykę i w jaki sposób się z nią wiążą, ale to są, jeśli nagłaśniam, tylko dlatego, że chodzi tutaj o ludzi, chodzi tutaj o stronę społeczną, po prostu społeczeństwo, które jest pomijane w jakichkolwiek debatach publicznych, społeczeństwo, które jest pomijane we wszystkim. Nie są poszanowane społeczeństwa, prawa, godność, wszystko, jesteśmy ograbiani ze wszystkiego. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna i nas czeka jeszcze bardzo wiele wyzwań. I tyle. Wytrwali zostaną do końca i będą walczyć o tą wolność. A mamy ku temu narzędzia, mamy ku temu rozwiązania. Nawet taki Rebel 24 jest narzędziem, właśnie narzędziem. Ja nie muszę być politykiem, żeby mieć narzędzie i mieć na coś wpływ. Wpłacone. Dziękuję za twoje wielkie serce. Dziękuję, Ewa. Dziękuję ci bardzo. Widzicie, no jakbym miała finanse, nie mam. No tak się wszystko poukładało, że miałam 3 grzywny, miałam w ogóle 9 sierpnia sprawę. 9 sierpnia miałam sprawę, groził mi już areszt i powiem wam, że dałabym się zamknąć. Dałabym się naprawdę zamknąć. Ale kwestia byłaby przewiezienia, nie wiem, jakby się to w ogóle skończyło i na ile by to było, bo gdyby to tam była kwestia kilku dni, to dałabym się zamknąć dla przykładu, że za tak niekonstytucyjny wyrok można zamknąć kogoś, ale opłaciłam tą grzywnę, dlatego że są inne jeszcze okoliczności, które mam w prywatnym życiu, o których nie chcę mówić ze względu też na dobro innej osoby, bo jak wiecie, wam podkreślałam, że opiekuję się 2 dzieci, tak? Nie mam tylko moje biologiczne dziecko, ale jeszcze jedne i ze względu na zobowiązania tego drugiego dziecka, które już nie jest takim dzieckiem, to już jest pannica. Są pewne rzeczy, tak, po prostu codzienne i no nie mogło mnie w tym terminie teraz obecnym, który właśnie teraz jest, zabraknąć. Nie mogłam być po prostu zatrzymana. I po prostu o to chodziło też przede wszystkim, bo są pewne rzeczy, pewne terminy, których muszę dopilnować i dopatrzeć. I nikt nie wie też, z czym się codziennie mierzę jako osoba, bo mam też życie prywatne. I działalność to nie jestem cała ja, tak, bo jeszcze mam życie prywatne. Czasem gdzieś tam coś się z tego prywatnego życia wymknie, czasem nie, ale naprawdę mam masę obowiązków. Ja mam masę obowiązków, mam jedno dziecko na opiece prawnej, tak, jest to średnia szkoła, są to praktyki, jest to mnóstwo załatwień, jeszcze inne rzeczy związane. Ja mam małe dziecko, które idzie teraz na edukację domową, z tym też jest wiele rzeczy związane i też będzie jakaś tam doświadczenie nowe, tak, bo to drugie dziecko też mogło być na edukacji domowej, ale nie chciał takiego systemu nauczania, tak więc tak nie jest. Tutaj dziecko mi idzie na edukację domową, mam jeszcze pracę zawodową, mam inne obowiązki, dom, rodzinę, którą wspieram. Naprawdę jest tego masa. Pamiętam ciebie pierwszy raz, gdy zobaczyłam na granicy w takim ogromnym szalu i pomyślałam, co ta mała kobitka tam robi. I tak zostałam twoją fanką, pisze Iwona. Chociaż ja tam akurat słowa fanka... to tak nie za bardzo lubię te słowo, ale tak o widzowie, sympatycy, osoby, które mnie wspierają, oglądają, no to tak bardziej, chociaż dużo relacji nawiązałam, dużo wspaniałych przyjaźni. Boże, tyle ludzi poznałam dzięki Rebel 24, że to jest kosmos, naprawdę. Też teraz przyszły weekend jadę w odwiedziny właśnie też do osoby, która po prostu można powiedzieć, że też tam sympatyzuje ze mną, tak, czyli ogląda Rebel 24, zawsze mnie wspiera, naprawdę jest to cudowna osoba i po prostu jadę w odwiedziny, jedziemy też z Andrzejem, też jadę. Też ta osoba bardzo chciała Marka poznać prywatnie, ale z racji jego obowiązków no nie uda się to. Czekajcie, bo coś słyszę. Dobra. No, Ola mi pisze, że dzieciaki dadzą radę. Czekajcie, coś mi wali z tego.
ja nic nie widzę. Przepraszam Was na chwilę. Bo wy wszyscy pseudo... Co to napisał? Bo wy wszyscy... No... Ach... Bo wy wszyscy pseudo-wolnościowcy. A dlaczego tak mi się zrobiło, że ja nie mogę tego przeczytać? Już chwila, chwila. Bo wy wszyscy pseudo-wolnościowcy tak chcecie, żeby na wasze profile wchodziły osoby, które was popierają. Pisze Daniel. Nie wiem, czy uważasz, że jestem pseudo. Nie wiem. Wiesz co, jak ty znasz swoją wartość, to czyjeś wartości. Jeżeli ja znam swoją wartość, to nie potrzebuję komuś dowalać, że jest pseudo. Nie znasz mnie, nie masz pojęcia o mnie żadnego. Na mój temat nic nie wiesz, tak więc tak się wypowiadasz. No, masz za mało wiedzy, przejrzyj sobie Rebel 24 i stwierdź, czy to jest pseudo działalność, czy nie. Wolnościowcy piszesz w liczbie mnogiej, czyli wszystkich nas oglądasz. A wiesz, czym jest problem? Problem jest taki, że to ty wchodzisz do mnie, a nie ja do ciebie. To ty tutaj przychodzisz i masz potrzebę napisania. Bo się nie zgadzasz z wolnymi ludźmi po prostu. No, to jest taka wyższa szkoła, wiesz? Żeby tyle przetrwać. Kuźwa, czekajcie. Bo teraz to już blisko ten dźwięk. Bo to jest takie miejsce, gdzie ktoś mi usunął 5 sztachet w ogrodzeniu. I przez to też ogrodzenie przeszedł. W jakimś tam celu kiedyś niedawno. Teraz już z tej strony, jakby ktoś wszedł. Dobra, najwyżej będzie atrakcja na żywo. Czekajcie, tylko sobie coś przyniosę. Albo dobra, nie przyniosę, zdążę sobie przynieść. Dobra, nieważne. Tutaj Ela odpisała wyżej, że szkoły i urzędy na zdalnym nie będą mieć pieniędzy na opał i rachunki. Śmiech na sali. Tak więc... aha, bo to już odpisujecie sobie. Więc co ja miałam mówić? No. Kto to był Daniel, czy jak mu tam było? Już nawet nie pamiętam już twojego imienia. Takie to na mnie wywarło wrażenie. Przyjdź sobie jak chcesz. Jak ci przeszkadzają ci wolnościowcy i tak mówisz pseudo w liczbie mnogiej, czyli wiele osób obserwujesz. A jednak masz potrzebę wchodzenia i patrzenia, że ktoś ma jaja, że ktoś jest na tyle wytrwały, że do tej pory widzisz. Jest ta godzina, ja robię live'a, Rebel 24 istnieje, ja istnieję. A to przeszkadza, nie? A to przeszkadza. No. I tyle. Wiesz, przez ile ja człowieku rzeczy przeszłam, jaka silniejsza jestem. Tak ci odpowiadam, żebyś poczuł się też ważny, bo ja tam czuję się ważna, no ale tobie i nie robi na mnie w ogóle wrażenia, nie dotyka mnie to. Jesteś taki normalny, po co słuchasz i głupie teksty piszesz? Włącz myślenie samodzielne. A, czekajcie, nikt normalny wam nie ufa. Może Daniel, nie męcz się tu, idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Po co się tutaj męczyć? Jak nikt normalny nam nie ufa, no to fajnie, jesteśmy normalni po swojemu. No. Strasznie, powiem ci, że normalnie wywarło to na moje życie taki wpływ, że ja nie wiem po prostu. Będę miała koszmary senne. Spać w ogóle nie pójdę, taka jestem przejęta. Danielku, tak? Danielku, ty znowu nie pamiętam, jak ty masz na imię. Daniel. Widzisz, siedzisz tutaj i słuchasz i oglądasz Jowite, nie? Oglądasz. Oglądasz i słuchasz, co mądrego powiedza, co ty może nie masz odwagi. Ale to wy, wolnościowcy, pokazujecie ludziom, jacy jesteście bujani i to wy chodzicie, chcecie zrzutek, a nie ja. Daniel, jesteś nie w temacie, naprawdę, głęboko nie w temacie. Ktoś ci namieszał w jakiś srol w głowie i ty łapiesz propagandę, no to męcz się z nią. Słuchaj, pamiętaj, że czasem można umrzeć od własnej toksyny, nie? Co wysyłasz, to wraca. Tak więc idź stąd, nie męcz się. Widzisz, to ty przychodzisz mi oglądać. Ja cię nie oglądam, człowieku. Widzisz, to teraz widzę twoje imię, więc zapamiętuję. Widzisz, ja nawet nie byłam pewna, czy zapamiętałam twoje imię. Nie robisz na mnie żadnego wrażenia. No, więc wracając do tematu. Daniel, posłuchaj sobie, pobądź tutaj. No, pooglądaj. Zaraz wrócę do wolności owcy na live'a. Pisze Andrzej.
Najważniejsze nie zaglądać komuś do kieszeni, pisze Sylwia. Mówi się, czy za dużo wypiłeś. Nie moja wina, że święto i sklep tobie zamknęli, pisze Ola. A ja dalej będę brnąć w temat konfliktu na Ukrainie, bo to my jako Polska jesteśmy na pierwszej linii frontu, obłożeni amerykańskimi wojskami na odrębnych przepisach. Agnieszka napisała, no, tylko czekać na jeden wielki poligon. No, no taka prawda, no bo jak to inaczej nazwać? Daniel, spać, bo rano pewnie do przedszkola idziesz. Powiem wam tak, ja nie muszę nikogo nawet blokować. Jak ja potem, jak ktoś wystosuje taki komentarz, ja potem patrzę na wasze odpowiedzi i nikt by lepiej nie podsumował tego jakby, naprawdę. Potem się uśmiecham i czekam, żeby jakiś srol tutaj przyszedł. Co Andrzej ostatnio wymyślił? Tak, to był Andrzej to chyba był. Jak rozmawialiśmy coś tam o srolach, on mówi, że coś tam było, że jakiś tekst dla srola. Wypierdalać bardzo i tyle w temacie, nie? Nie, posiedź sobie, poglądaj fajnych ludzi i poczytaj. Teraz na każdym live to normalnie olej go, pisze Klaudia, ale słuchaj, może on jest samotny. Wiesz, patrzy sobie tutaj na mnie, słucha to, co ja mówię, czyta wasze komentarze. Może jest samotny, może nie ma nikogo takiego, może nie ma takiej odwagi jak my, może jakiś wyrzut sumienia, że my więcej zrobiliśmy, a on tak potulnie wszystko przyjmował za firankę, uchylał tylko i zasłaniał, a teraz zasłonił firankę i odpalił internet, no. Korzysta z internetu, ogląda, no ma prawo sobie wszedł i ma zdanie jakie ma, niech sobie pisze. Jawitko, ten Daniel to nie wie o co chodzi, sam to pisze we własnych odchodach, tylko wkurza ludzi trzeźwo myślących, nikt go nie zmusza do słuchania, a udziela się jak dziecko w piaskownicy, pisze Mirka. Sylwia szuka lekarza na chrapanie, bo pies zakłóca jej live'a. Każdy może mieć swoje zdanie, niektórzy zmienią swój punkt widzenia z czasem. Ale powiem wam, że niektórzy chcieliby zmienić punkt widzenia, ale tyle sobie już dali zrobić krzywdy, że już nie mają na to siły, nie? Może za dużo leży, pisze Ola. Chyba potrzebuje słuchaczy, nie masz z kim pogadać, pisze Iwona. No właśnie, no on po prostu może weź, okażcie mu, wyślijcie mu serduszka i buziaczki. Pozdrowienia Danielowi. Daniel, trzymaj się tam. Ja nie cierpię na samotność. Ja nie potrzebuję cię oglądać, ale jak już tutaj przyszedłeś, no to pozdrawiamy cię wszyscy serdecznie, życzymy ci wszystkiego dobrego. No, żeby ci się wszystko w życiu udawało. Dużo zdrówka. Zmieniają punkt widzenia od punktu siedzenia, pisze Mirka. Słuchajcie, naprawdę. Życzę Danielowi wszystkiego dobrego. Ma jakiś pogubiony chłopak wszedł czy coś. Jakieś ma, nie wiem, krzywe info. Z, nie wiem, z jakiejś wytwórni soroli albo czarnego PR-u. Wiesz, jakie masz przeczucie odnośnie obecnej sytuacji politycznej? Justyna pyta. Rebelka, nie wiesz kto co. Tak właśnie powinniśmy podchodzić jeden do jego, nie skupiamy się na Danielu. Ale dlaczego się nie skupiamy? No on potrzebuje skupienia. Słuchajcie, to jest jakaś misja dla niego. Zaraz do poprzedniego komentarza o sytuacji politycznej. Może dzięki takiemu podejściu byłoby inaczej między nami Polakami. Daniel, zostań z nami. Zostań z nami. Napisz coś jeszcze. My ci odpowiemy. Jesteś tutaj, będziesz ważny. Będziesz tutaj gwiazda. Tak więc zostań z nami. To nas oświec, pisze Andrzej do Daniela. No wracając do tego, jakie mam przeczucia, to w ogóle jakie mam przeczucia, słuchajcie. No nie chcę nikogo straszyć, nie? To po pierwsze. Po drugie, wolę nie skupiać się na przeczuciach, a na tym, żeby uprzedzać pewne rzeczy i na tym, aby z odpowiednimi osobami jakieś działania podejmować. Też wszystkiego się za bardzo nie powie, słuchajcie, no bo wiadomo. Bo nie będę miała więcej okazji powiedzieć, ale... Nie mam dobrych przeczuć, ale z drugiej strony takie coś mi towarzyszy cały czas, że jeszcze nigdy nie czuliśmy się tak wolni. Ja wiem, że jest przerąbane, ja wiem, że jest ciężko, ale jeszcze nigdy nie czuliśmy się tak wolni. Jeszcze nigdy tyle ludzi nie miało potrzeby wolności. Ludzie dostrzegają teraz to, czego nie dostrzegali 2, 3, 5 lat temu, 10 lat temu w sytuacji. Ludzie teraz bacznie wszystko obserwują, a wcześniej po prostu szli schematowo, taśmowo. Wszystko przyjmowali, bo telewizor powiedział. Naprawdę wielu ludzi się pobudziło.
Mam złe przeczucia, ale z drugiej strony towarzyszy mi taka rzecz, że czujemy się bardziej wolni niż wcześniej, mimo że to wszystko się dzieje i nas tłamsi. Nie możemy. No widzicie, no ja mogłabym wam mówić, jakie mam przeczucia, tylko kwestia jest tego typu, że my nie możemy się karmić strachem. Nie możemy tym się karmić. Bo podejście to jest połowa sukcesu, słuchajcie, we wszystkim, nawet w chorobie. Nie wiem, czy dalej słuchać, ale mów. Pisze Ania. Hura, dzięki, Rebelka. No, Danielku, pozdrawiam cię serdecznie. Daniel Atencjusz. Danielku, wszyscy cię pozdrawiamy, naprawdę. Wysłamy ci serduszka, cukiereczki, buziaczki, ciasteczka. Co tam chcesz? Może nie tyle czujemy się, ale co zaczynamy rozumieć, co to wolność. Daniel, naprawdę, słuchaj. Jak znajdę czas, napisz do mnie priv. Napisz do mnie priv, jak znajdę czas, to ja ci przedstawię moje faktury, rachunki i zobowiązania. Jakiś miesiąc ci podliczę. Rachunki za paliwo, dojazdy, poświęcenia. W ogóle ci opowiadam o moich problemach, jakbyś mógł mnie wysłuchać, bo ja potrzebuję też czasu z kimś porozmawiać, wiesz? Zadzwonię do ciebie, jak będę miała problem i powiem ci, co się dzieje u mnie w życiu przez moją działalność, jakie konsekwencje, jak wysokie grzywny, ile mam spraw w sądzie, jak to się może dla mnie zakończyć, jak mi sprawa wisi do postawienia zarzutów. Ja ci mogę wszystko poopowiadać, naprawdę. A złe przeczucia, ale prawda zwycięży. No słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby się uchować, że potem nie przekształcili historii. Potem będą w podręcznikach za kilkadziesiąt lat pisać kolejnym pokoleniom, że przyszła epidemia na cały świat, przed konflikt, trzecia wojna światowa, że to, że tamto, że te w ogóle wszystkie sytuacje spowodowały, że oni wyszli z takim rozwiązaniem, że społeczeństwo tego chciało i wręcz na kolanach to przyjęło, że zrobili wszystko, żeby ludzie się pozbyli kredytów, zobowiązań, umorzyli te długi, to wszystko, że musi wprowadzić nowy porządek świata. Daniel nie daje za wygraną. Daniel, napisz do mnie priv, ja do ciebie zadzwonię, jak będę miała problem. Ja ci poopowiadam, jak mi dany miesiąc mija, bo co przede mną. Może mi coś doradzisz, wiesz? Bo ja tyle pieniędzy miesięcznie wydaję na tą moją działalność, że mam zrzutkę, wiesz? Mam zrzutkę od kilku miesięcy, nie wiem od ilu, od 5 miesięcy. Mam zrzutkę i jest na niej 800 zł. No to ty rozdziel te 800 zł na kilka miesięcy, to naprawdę bardzo duże wsparcie takie. Tak po prostu na tym zarabiam, że szok, a to co zarabiam, to wszystko wydaję na działalność, tak więc no jestem pokrzywdzona przez samą siebie. Żeby ci żyłka nie pękła, Agata pisze. Albo promuj w ogóle, tak, tak Daniel, pisz o tej rzutce, to może ktoś mi wpłaci piątaka. Słuchaj, uzbiera się 100 osób płaci po piątaku, to jak dzięki temu gdzieś pojadę. Byłoby fajnie, tak więc promuj tą rzutkę, w ogóle udostępnij moją rzutkę. No. Patrzcie, czepiam się do zrzutki, która wisi kilka miesięcy, słuchajcie. Wiele obudził się to fakt, ale wciąż jeszcze za mało. Co czeka? Głód, smród i ubóstwo. Jak reszta nie obudzi się, tylko ludzie bardziej ogarnięci poradzą sobie, mniej lub bardziej, ale poradzą, reszta będzie leżeć i piszczeć. Ewelina, nic na to nie poradzimy. To, że ludzie idą nad przepaść, nic nie poradzisz. Był wystarczający czas nagłaśniania, pokazywania. I to było, pomyślcie sobie, że to jest w ogóle niesamowite. Tak patrząc z mojej perspektywy, zwykła osoba, tak, która normalnie żyje na co dzień, jak przeciętny człowiek, z zwykłym telefonem, skromnie, powiem wam, że czasami jakby jakieś wyjazdy, jakbyście nas widzieli, herbata w termos, ciepłe ubrania, coś na przebranie, jakby polewajką nas polali, ciuchy na przebranie, chusteczki neutralizujące gaz, jakby się gazem po oczach by dostało i my kanapki w drogę, żeby nic nie kupować po drodze, nie zjeść, nie zjeść normalnie w restauracji ciepłej zupy, tylko kanapki w drogę i tak dalej, każdy sobie coś robił. To było w ogóle niesamowite, że jeden drugiego wspierał, jechaliśmy gdzieś wspólnie, zrzucaliśmy się na bełtę, jak to się mówi, żeby tylko gdzieś dojechać za wszelką cenę, gdzieś coś nagłośnić i takie zwykłe osoby przebijały się przez tą propagandę, za którą idzie niesamowite pieniądze i niesamowite siły. I my się przez to przebijaliśmy, zwykli ludzie. No popatrzcie, jakie to jest po prostu, naprawdę, to jest historia po prostu. Danielowi cukier spadł i dlatego majaczy. Albo przedawkował, pisze Miro.
Daniel, każdy potrzebuje pieniędzy, żeby działać. Co jest w tym złego? Może powiedz lepiej, ile TVP, TVN, Polsat zarabiają? O, jak widzę, dobrze orientujesz się, pisze Iza. Daniel, dla ciebie też działamy. No, dla ciebie też działamy. Daniel, wpłaciłam dychu, pisze Iwona. Weź Iwona, bo Daniela wykończysz. Wiesz, jak się wkurzy, że dychu wpłaciłaś? Daniel Manopa, pisze Andrzej, nie, wy jesteście niesamowici, po prostu, przepraszam, nie mogę utrzymać teraz powagi, miał być poważnie, a się śmieję. Dobra, nieważne z tymi konsaniami rebel politycznymi. Dobra, nieważne, Daniel jest temat numer jeden, po prostu. Ej, słuchajcie, wam co wam jeszcze powiem, bo mi się przypomniało a propos tego mojego teraz nastroju. Ostatnio dałam zdjęcie i pod tym zdjęciem kobieta, słuchajcie, kobieta napisała mi komentarz w stylu: ja zawsze biodrówki nosiłam na biodrach, ale każdy robi to, co lubi, że się już przyzwyczaiłam, że każdy jest inny, ale że ona biodrówki nosi na biodrach, jakaś dziwna ta moda i tak dalej. Ja czytam ten komentarz, tam oczywiście się wszyscy poruszyli pod tym komentarzem, ja też, bo piszę jej, że no to tak się zna na modzie, że nie rozróżnia biodrówek od spodni z wysokim stanem. Potem zeszło na temat mojego tyłka, co tam się w ogóle działo. Potem ta kobieta usunęła swój komentarz, bo zobaczyła, jak się zbłaźniła. Ale to, co tam się działo, to było mega. Po prostu komentarze ludzi, słuchajcie. I jak ktoś się już nie może przyczepić do twoich działań, to się przyczepi do twojego wyglądu, słuchaj. No, bo ona sądziła, że ja biodrówki tak zaciągam wysoko. A ja noszę zazwyczaj spodnie z wysokim stanem. Wyrosłam z biodrówek, lubię spodnie z wysokim stanem. Pan milicjant pewnie ogląda, pisze Andrzej. Danie rzutki są po to, by wesprzeć kogoś, kogo popieramy, ale nikt nikogo nie zmusza. Przede wszystkim chodzi o rzetelne informacje i wymianę zdań, pisze Anna. A może Danie zakochał się, by wycięwali takie końskie zaloty, pisze Milena. Nie no, koniec, ale mi robicie wieczór po prostu, noc już po prostu. Robicie mi dzień w nocy. Daniel, jak chcesz mi coś powiedzieć, to tak normalnie, nie musisz tak, wiesz, obuchem w głowę. To tak można w inny sposób podejść do kobiety, naprawdę. Ja wiem, że ja tak ogólnie, mężczyźni mają problem, jeżeli chodzi o kontakty ze mną, bo mam dość silną osobowość, a ja też potrafię być wrażliwa i tak dalej. Daniel, jesteś z nami? To dawno już komentarza nie pisałeś. Daniel, czyta. Na nie poszedł sprawdzić zbiórkę, czy duchy wpłynęło. Padało u was w ostatnim czasie? U nas nic a nic. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak, Anna, padało. U mnie przynajmniej. Daniel, dawaj live i linka, wpadniemy, posłuchamy tych wypocin, tylko będziesz musiał mówić do nas, a nie jak komentarze kilka wyrazów co 5 minut, pisze Miro. Daniel, nie dla psa kiełbasa, pisze Mirka. Nie, ja od razu mówię, że ja z covidianami, szczepami i takich, ja bym się bała, nie? Ja się boję, nie ma takich zabezpieczeń, które mogłyby mnie przed białką końca ochronić. Ja to naprawdę, ja gdybym szukała męża, gdybym była w takiej sytuacji, żebym szukała męża, to ja bym nie znalazła, nie? Naprawdę. Nie ma takiego. Takiego by się nie znalazł po prostu. No nie ma, po prostu nie ma. Nie ma. Ja mam takie wytyczne, że to jest gorzej niż nasze Ministerstwo Zdrowia. Jak się woła na Daniele? Nie wiem, jak go przywołać, pisze Andrzej. No weźcie, bo w nas jest dużo, on jest jeden. Nas jest dużo, a on jest jeden i ten. No to trzeba go pozdrowić, niech się chłopak poczuje dobrze z nami. Jesteśmy fajni. Daniel, naprawdę my jesteśmy sympatyczni. Wiesz, że my jesteśmy fajni, jakbyś tak z nami spotkał. Kurczę, naprawdę. Pozdro dla Andrzeja, pisze Piotr. O co ci chodzi? Daniel, naprawdę, my tu cię pozdrawiamy. My nie będziemy cię atakować. Czekajcie, spróbuję to przeczytać odpowiednio. Huju, huju. Chyba tak się woła, pisał Justyna. Przepraszam, ale czytam wszystkie komentarze. Jestem gorsza od ciebie, pisze Agnieszka. Daniel wysłał takie miękkie emotka. Ciup, ciup, daś, daś, pisze Andrzej.
Na Mazurach tragedia susza, pisze Anna. Daniel, wiszą taką emotkę z okularami. Danielaku, Iwona pisze. No weź, dajcie spokój, chłopak jest sam. Kontra my wszyscy. No to jak wejść do gniazda z szerszeniami, no kurde. Daniel, ty to jesteś jednak odważny. Ja tam lubię odważnych mężczyzn, wiesz? O ten tramwaj co nie chodzi, pisze Ola. Nie no, ja już nie mogę. Ale patrząc na pewno tam cieszy. Tam siedzi i cieszy i mówi, ty stara, chodź tu zobacz, patrz, piszą o mnie, mówią. Patrz, znowu do mnie powiedziała. Ona na mnie patrzy i do mnie mówi. Ty stara, wołaj Zenka, niech Zenek tutaj przyjdzie z tym browarem na dół. Zenek, chodź tu, popatrz. Ona o mnie mówi, widzisz, ile razy powiedziała słowo Daniel? Kurde. Miro pisze, Daniel, dosyć, że problem z czytaniem, pisaniem to jeszcze z zrozumieniem. Biorę was na śniadanie, dzieciaki. Zapraszasz, ale ty płacisz, Danielu. Och, Daniel, Daniel. Zaraz to tobie poezja powstanie, jeszcze trochę. Danielowi się podoba live poświęcony jemu. No, niech się cieszy. Ja lubię uszczęśliwiać ludzi. A Daniel, to jak ty chodzisz, to chodź tutaj podejść, a nie tak chodzisz gdzieś po kryją. Każdy płaci za siebie, ale my lubimy. Przecież my jesteśmy tacy żebracy. Myślałam, że za frajer na śniadanie pójdę. I o to chodzi, żeby ta się uśmiechnęła. Ola, to tylko się uśmiechać, bo co tu poradzić? Różni ludzie są wśród nas. A szacunek należy się każdemu, nie? No może nie każdemu, ale w większości. No Daniel, no. Co z tym śniadaniem? Dobra, zapłacę za siebie. A gdzie je zjemy? To jakaś, wiesz, fajna misówka była, żeby wstydu nie było, nie? Chyba, że sam zrobisz. Ale jak na jajecznicę, to tylko jaja ten, od rolnika. Bo ja żadnych klatkowych nie jem, ani nawet z wolnego wybiegu nie ufam. Nawet te oko ze sklepów nie wchodzą w grę. Tak więc powiedz, co tam potrafisz na to śniadanie zrobić. No, obrań się Daniel poczuje ważny, a co? Przecież nie będziemy mu żałować, prawda? Daniel, tam Luka na tą zrzutkę czasem. Czy tam na pewno jest na tyle mało, żeby nie miał się do czego przyczepić. Nad Odrą śniadanie. To ten Daniel, co gubi rogi, bo nie wiem, pisze Miro. Albo ma doprawione i musi frustracji. Gdzieś coś jakoś. Na raci Bożu zjemy, pisze Daniel. Cześć Obitka, pisze Marcin. Coś czuję, że Daniel zostanie z nami dłużej. Daniel, obserwuj Rebel 24. Bądź z nami. Obiecuję. Wszystkim moderatorom mówię, aby nie blokowali Daniela. Daniel byk z gatunku jeleniowatych. Z wolnego wybiegu chyba zgubił poroże, teraz błąka się. Daniel, dziękuję za to, żeś opłacił abonament za moją najlepszą telewizję, pisze Ola. Sponsorem tego live'a jest Daniel, spółka z NOS. No, Boże. Jesteście, jakby, no po prostu, ja nie, dobra, prowadźcie live'a, ja nie muszę nic mówić. Andrzej, chcesz dołączyć Ola? Miro, co chcę dołączyć do live'a? Ja mogę iść spać. Wy jesteście lepsi ode mnie po prostu. No idę na emeryturę. Może mi się w głowie zakręciło. Mam na imię Andrzej, dawaj. Anna cię Andrzej podpuszcza. On śniadanie w parku razem z kaczkami. Może kaczki mu chleb rzucają. Taka bieda w kraju, żebym się nie zdziwiła. Jesteś najlepsza, pisze. No, no. Mów, dokończ na temat przeczuć, bo nie wiem, na co się szykować, Justyna. Justynka, co za tych przeczuć? To
ciężko byłoby się przygotować na wszystko. To tyle mogę powiedzieć, że przyjedź, poznaj mnie, zobaczymy, czy tak można wszystko. Daniel odpisał chyba Mirowi. Co do tych przeczuć, to no słuchajcie, połowa września, tak mi się wydaje, że połowa września, od połowy września tak zacznie być stare rzeczy, nowe rzeczy, no stare rzeczy, nowe rzeczy, no wszędzie wszystko dla dobra społeczeństwa, jego bezpieczeństwa będzie wprowadzane. Daniel je chrust, wybaczcie mu. Ja lubię chrusty. Ola. Ja mogę zaprosić na śniadanie, ale komu by się chciał przyjechać do Janowa Lubelskiego, pisze Marcin. Marcin, ja jestem w stanie pojechać w okolice Szczecina ten weekend, bo jestem zaproszona i od jakiegoś czasu planuję ten wyjazd i pojadę. I pojadę. Tak więc mi by się chciało. Kwestia tylko czasu i finansów i... Słuchajcie, ja kiedyś sobie obiecałam, ja dalej tego nie spełniłam, nie? No bo ja to sobie tak mówię i nie spełniam, ale kiedyś mi się uda. Zawsze jak było jakieś wydarzenie, co się działo, to ktoś upiekł ciasto, czy zrobił obiad, jakąś pieczeń, czy chciał spędzić czas, czy proponował nocleg, ajowitka, podjedź, zajedź, może po wydarzeniu pójść do mnie i tak dalej. A ja cały czas byłam w biegu. I wiecie, jak ja tego żałuję, że ja cały czas byłam w biegu i nie poświęciłam czasu tym osobom, mimo że ja wielu osobom poświęciłam czas prywatnie. I tak jest do dnia dzisiejszego, ale jest to węższe grono niż by mogło być. Naprawdę śmieszno, pisze Daniel. Dołączam. Aha, dobra, już patrzę. Dodaj, dodajemy Andrzeja. Dodaj. I naprawdę by się przydało zrobić taką jazówkę po Polsce z wydarzeniami, od razu z odwiedzinami u tych osób, bo ci ludzie naprawdę chcą spędzić czas, a ja z nimi. Tylko ja zawsze byłam w biegu i tego bardzo teraz żałuję. Andrzej dołącza. Hello, Jest hello. i on. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry to Andrzej, a nie Daniel. Daniel, jak jesteś taki odważny, to dołącz na kamerkę. Ja cię zapraszam. Dajesz, dołącz do transmisji na żywo. Jak się tutaj pyk, kliknę, jesteś, nie? Nie będziemy cię wykluczać. Patrz, jest zajebisty, witaj, zajebisty Andrzej, zajebisty ci widzowie i będzie jeszcze Daniel. Zrobisz sobie screena, potem udostępnisz, powiesz ten, zawołasz tą starą jakąś, zawołasz tam tego Zdzicha z browarem, okolice, sąsiadów, też patrz, oni ze mną tutaj rozmawiają. Cześć Andrzejku, pisze Justyna. Cześć, cześć. Oni Właśnie są ja sobie każdemu pójdę. zabrani, zaszczepiony limit jest, pisze Ola. Idę po drugi telefon, bo nie widzę tutaj teraz komentarzy. Tak sobie z Ania się ciekawości. pyta, czy byłeś już w lodówce? W lodówce, czy byłem? No. Lodowce. W lodówce? Na Ja też lodowcu to byłem. jeszcze nie byłem. Nie, tak sobie z ciekawości prześledziłem ten profil Daniela. No. Nie, no tam. Co ciekawego? Znowu podobno wolnościowiec. Aha, no. A Wiesz pseudo, czy nie pseudo? Czy ten odpowiedni? co, podobno nie nosi kagańca. Justyna Podobno. napisała, nasz długowłosy przystojniak. No, podobno co? Podobno nie nosi kagańca. Podobno jak wszyscy nakładali, to znaczy podobno, no, widziałem, że jak wszyscy nakładali te nakładki zostań w domu, to on dał wyjść z domu. Także no, ma podobne myślenie do naszego, a zachowuje Daniel, się odwrotnie. szacun, Szacun, no. Prawdziwy wolnościowiec z ciebie. Ej, daj jakiś link na zrzutkę, co ci wpłacę, jakiegoś piątaka, co? Daniel. ja też ci płacę. No, serio. Piątaka powinna mieć jeszcze na koncie. Ale Daniel nam obiecał śniadanie. Ja czekam Daniel na plik. Ja chcę przyjechać, ja za ciebie zapłacę. A nawet zrobię śniadanie. Ja mogę nawet zrzutkę zrobić na twoje śniadanie, Daniel. O Boże.
Wchodzimy, wraca Ania też. Danielowi, tak? Może zmienić zdanie, pisze Justyna. A, byłeś w lodówce, bo masz lód w szklance. No już się roztopił lód w szklance. Chyba, że to do ciebie. Nie, ja jeszcze nie mam żadnego lodu ani szklanki, nawet nie mam. Dobrze, że go sprawdzić, dla mnie wystarczyło, że leży, pisze Ola. No, widzę, widzę. Daniel, ja ci dychu nie wpłacę, jak to pisze Iwona. Daniel, bon turystyczny. No. Ty, Daniel, słuchaj, ja ci coś dam, tylko kurde, gdzie ja to mam? Mam, patrz. Ja ci Ja dam też bym coś coś dała, ale takiego. to będzie cenzuralne. Popatrz, Daniel, ja ci dam coś takiego, bo ja już się nie utożsamiam z tym, jak to nazwać. Nie wiem, jak to nazwać, kurczę. Ale zaraz zobaczysz. Dam ci taki bon na 200 zł, bo ja już będę się wypisywał z tej firmy. Z tej firmy się będę wypisywał, ponieważ napisali, że trzeba się szczypać, że trzeba się testować i wszystko, także ja nie chcę mieć z nimi już nic wspólnego, a swoją legitymację połamię na ich oczach. Może zrobię live'a. O Połamię na ich kurde. oczach w siedzibie w Bielsku-Białej. Andrzej, ty to mnie zawsze zaskakujesz. No, także Daniel, masz u mnie 200 To wiem, złotych po bon Andrzeja wysłał turystyczny. Solidarność. Tak. Proszę. Masz u mnie, Daniel, taki bon na 200 złotych. A na co go można wykorzystać? Wiesz co, no, na jakieś domki letniskowe, na gdzieś jakieś pensjonaty. Są różne, No, Daniel, na no, śniadanie będzie. Daniel, kozak będzie, kozak. Andrzej, zapuszczasz brodę? Nie, po prostu nie było mnie teraz parę dni w domu i się nie goliłem. Ja też chcę nagrodę, ja też piszę Justyna. Kurde, no A to ja trzeba mam dla was zmienić. nagrody. Ja mam A, dla no was jako właśnie, pucharze, przecież Milu tylko będzie Maru zaraz przywiózł. problem, bo ja muszę znaleźć czas na wysyłkę, nie? Ale mam i od razu mówię, że liczba jest ograniczona. Pokażę wam, jakie mam dla was nagrody. Dostaniesz taki bon, jak jesteś zaszczepiony, pisze Ania. Poczekajcie. Nie widzę tych komentarzy, muszę drugi telefon wziąć. Dostajesz taki błąd. No, to jeszcze było przed tymi szczypawkami chyba. Ja No, mam tu ale. kolejną turę od Mira dla was tych. O, pokażę wam. Rebel 24. Wereloczki. Tak, będę wam wszystkim wysyłać, tylko po weekendzie. Tak więc na pewno się odezwę i będziecie mi pisać i będziecie mi wysyłać adresy, ja wam to wszystko powysyłam. Obiecuję. W koperty tylko ten. Tylko, kochani moi drodzy, po weekendzie po prostu. A na co miał Daniel, Daniel ty 5 chyba minut? jeszcze nie odpowiadałeś nic. O, Miro coś napisał. Ola mówi, że Daniel za to ma hulajnogę. To patrz, ktoś w końcu by ją wygrał. A tam chyba był jeszcze milion do wylosowania, nie? Tak? To loteria się skończyła, czy nie? Nie wiem. Tak więc, drodzy widzowie, ten już tutaj widzowie Danielowi wszystko popisali, co mieli. O kurde. No. Ja już jestem po weekendzie, Marcin pisze. Ale po następnym weekendzie. Po następnym weekendzie pokazałam wam, mam, zrobię post, przeliczę, ile tego jest i ten. I po następnym weekendzie i z czasem będzie tego więcej. Jeszcze tam mi zostało kilka z wcześniejszej partii. Muszę to wszystko policzyć i wam powiem, ile jest sztuki. Będzie taki post i pod tym postem napiszecie kolejno komentarze. Kurczę, jakie mam tu widoki, słuchajcie. Jakie ja mam tu widoki, ja zaraz live'a kończę. No. Ty, a masz tęczę? Bo kurde, jakbyś miała tęczę, to ja bym udostępnił. Mam na Rebel 24 jest tęcza, możesz udostępnić. Kurde, ale teraz jakby była jakaś Ale tęcza. wiesz, jak udostępnisz tęczę, to ten. Wiesz, jak udostępnisz tęczę, to ktoś się pożyga. Kurde, a Witek mnie wtedy usunie ze znajomych? Jak myślisz?
A ja nie wiem. Ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam, o kogo chodzi. Kurde, to może lepiej nie, bo ja takich wolnościowców to ja, wiesz, szanuję. Ja chcę mieć znajomych takich wolnościowców. O 9 minut mamy wtorek. No, to po niedzieli. Poniedziałek nie będę mogła, ale we wtorek się zbiorę na pocztę. Przyszły wtorek, za tydzień się zbiorę na pocztę, a przed tym zrobię wam post. To jutro wam zrobię post. I pod tym postem, ile tych breloków jest, policzę. I napiszę, że jest tyle breloków i ten. Że jest tyle breloków, ile jest. Dzisiaj była tęcza, pisze Sylwia. Wiemy, Sylwia, dodawałam na Rebel nawet tęczę. Nie, no Danie się spłoszył, Danie tam zbiórkę zagląda, czy na pewno tam nikt nic nie władził. Albo zakłada. Albo zakłada zbiórkę i nam zaraz jej podeszle. Na rykowisko pobiegł, pisze Mirka. Daniel, zostań z nami, bądź z nami. Chodźcie z nami Polakami. O, Daniel się śmieje. Daniel, dawaj coś zrobimy fajnego. Daniel, Jakąś widziałeś, co mam dla akcję. ciebie, czy nie widziałeś? Bon na 200 zł. 200 Dla zł. ciebie. Skontaktuj się z Andrzejem, mam na imię Andrzej, Andrzej ci da. Tak. Znaczy, co możesz, nie wiem, może jesteś z okolic, nie wiem, nie przeglądałem aż tak, to No może Daniel, przyjedziesz do skąd mnie. jesteś? Przyjedziesz do mnie po bon? Bo ja Poczcie Polskiej nie ufam. Ale zaraz sprawdzimy, skąd jest Daniel. Sylwia przecież jechała na Ślemień. Tęcza była blisko, a kiedy się zbliżają, a kiedy się zbliżyła, to się oddaliła. Gratuluję wygranej. Danielowi Justyna napisała. Daniel, to napisz nam, skąd jesteś. Może po trasie cię będziemy mieli, to ci bon zostawimy. Przyjadę do ciebie. Gratuluję. Po prostu Justyna. Może jak do Szczecina pojedziemy, to będziemy gdzieś blisko Daniela, nie? To go odwiedzimy, co? O, a będziemy wyć, Daniel. W niedzielę będziemy wyć. Nie wiem, gdzie jeszcze będziemy, ale w jakimś mieście będziemy wyć w niedzielę. Ja To po wiem, prostu impost popatrzcie, ja piszemy. wam już pokazuję, skąd jest Daniel. Ja wam już pokazuję, skąd jest Daniel. Daniel jest z Wuhan, a mieszka w Moskwie. O, ciekawe, Daniel, Patrz. ciekawe. Daniel, i ty tam w Wuhan się uchowałeś z tym wirusem? Jak to możliwe? Daniel, w Moskwie mieszkasz, ale pochodzisz z Wuhan. No to jazda. A Bo on w takie lesie masz z innymi rysy Danielami. twarzy, jakby właśnie nie azjatyckie, takie jakieś dziwne, no nie wiem, no. Jowita, bryłki jest na klucze, breloki są na. Nie wiem, co Sylwia, chyba też pije dzisiaj. Napisałem, Jowita, bryłki jest na klucze, bryloczki są. A ty chyba, Sylwia, nie masz bryloka? Jak nie masz, to będziesz miała. No, tak więc napiszę post, ile z bryloków i tyle, ile będzie pierwszych komentarzy. To tyle wyrloków wyślę tym osobom, które się zgłoszą na tą ilość, która jest. Nie wiem, ile jest. Z 20 kilka będzie wyrloków. Daniel biega po rykowisku, ma okres Ma okres gotowy. gotowy. Andrzej. A, no dobra. Piersie, Spoko. piersie. Co, zabolało, że z Wuhan czy że z Moskwy? Czekaj, bo coś tutaj było o Jaworniku. A, ja wiem, zabolało, że pokazałem twój profil, ale jest Jawornik, a ogólnodostępny. ty pytający, co sądzisz? O co chodzi? Masakra, nie potrzebuję pseudowolnościowcy. Aj. U mnie też masz, bo on przyjdziesz, to będziesz kozak, Andrzeju. Andrzej, nie bądź taki do przodu, nie świruj. No, tam ci po. Tylko, że ty odpisujesz na czyjś komentarz, a my tego nie widzimy tak od razu. Ty musiałbyś tak normalnie komentarz pisać. To przeczytamy, Daniel. Bądź z nami. Mam i ja, pisze Aneta. O, Anetka jest z nami. Zachęcam was do obejrzenia relacji Anetki, które zrobiła na Rebel. Pięć minut i spadam, bo widzę, że do schodu będziecie siedzieć. Nie, ja nie będę do schodu siedzieć. Słuchajcie, miałam przed chwilą taki tutaj widok, że ja zaraz kończę live'a i idę. Daniel, nie bądź cham, pisze Iwona. To jest ham z Wuhan.
Czasem Daniel będzie wszystkim kolegom pokazywał, na jakieś grupy będzie wrzucał Kurde, ale trollowe mógłbyś i się będzie mówił, dołączyć do patrzcie. mnie, nie? Tak, i będzie mówił, patrzcie, po prostu, patrzcie, ja jestem zarypisty. Oni o mnie mówili, zwrócili na mnie uwagę i powiedzieli jeszcze, że mnie nie zablokują. O, jeszcze wygrał 200 złotych w bonie. Jeszcze tak. No. Mam na imię Andrzej sponsor. Dla mnie nieważny brylok, tylko ty. No Ola, no ja tobie wyślę. Wyślę ci bryloka. A ja Musisz ci, mi Ola, pomóc. wyślę Jowitę, jak jest ważniejsza niż Brelo. No jakaś paczka się zapakuje. Daniel to dzisiaj gwiazda live. Marcin napisał. Daniel, to piękne imię pisze Sylwia. No oczywiście, Daniel, to jest bardzo ładne imię. Nie dałabym tak na imię dziecku, ale padło. No nie dałabym, bo teraz mam złe skojarzenia. Daniel, fajny chłopak, słuchajcie. Daniel, fajny chłopak, pisze tu konwersacje, tutaj ten. To czy z Wuhan, czy z Moskwy, to komuną i wolnościowiec? Ale ktoś Pisze tam Mirosław. napisał, że on jest od Tanaju jakiegoś, nie wiem, co to za Tanaju. Ludziska się teraz uaktywnili, jak widzą darmowego breloga, pisze Iwona. Daniel, jesteś fajny. Fajny, jesteśmy cię wszyscy, pozdrawiamy, życzymy ci wszystkiego dobrego, z całego serduszka, powodzenia, dużo zdrówka, no, czego sobie tam zamarzysz, wszystkiego najlepszego z okazji twojego Co święta na sobie Level tam 24. gwiazdki z nieba. Wszystko, czego sobie zamarzysz, niech ci się wiedzie. Sylwia Chyży, witaj. O, Sylwia jest z nami. Sylwia zdradziła, że Sylwia jest z nami. Jowita jest wartościowa i dla mnie to wartość. Kurczę. Ola, normalnie. Zaraz wniosę o związki jednopłciowe. A stąd ta tęcza, co? No co, to takie programowanie, tym się, że co? Podprogowo. Ale Jowita, ty musisz iść do polityki. Jeżeli nie, to daj jakieś rozwiązanie nam, bo my nie wiemy, jak żyć. Musiałem, Stwórz coś, masz sorry, musiałem. narzędzie, to powinnam coś stworzyć. Partię polityczną, masz narzędzie, nie? Dobra, Daniel, dziękuję ci za reklamę mojej zbiórki. Możesz ją udostępnić na grupach czy tam gdzieś, jak masz ochotę. Tak więc dzięki za wsparcie. Dziękujemy No. też za podtrzymanie uśmiechu na tym live'ie. Tak, bardzo ci dziękujemy za I dobry humor. koniecznie, koniecznie z tej Moskwy przyjedź tu do mnie do Bielska-Białej po ten błąd. Koniecznie. Zapraszam. Nawet już tęczy częściej wywołują tymi swoimi harpami, pisze Anie. Ja zapraszam do Lubyczy Królewskiej lub okolic. Kupę wspólnych tematów, te same fale. Wiele aktualnych tematów zostawcie Daniela. Agnieszka pisze. No, Agnieszko, z chęcią. Ciebie też możemy odwiedzić, nie? Andrzej? Pewnie. Zrobimy sobie takiego któregoś dnia live'a, bo on Takie się tutaj obecnie cudze. obserwuje. Zrobimy któregoś dnia live'a, zrobimy sobie taką mapę i objazdówkę po Polsce i was odwiedzimy wszystkich, nie Andrzej? Daniel, No. ciebie też możemy odwiedzić. Tylko Na wiesz, terenie no. Polski, zaznaczam. Tylko wiesz, kurde, musimy zrzutkę zrobić na wachę, nie? Nie wiem, jak żyć, Daniela zapytaj. Nie wiesz, jak żyć, Daniela zapytaj, pisze Ola. Polska Danie, to najdą nie. tego w białych okularach, co ucieka na protestach Wiem, po wiem, który. pikach, pisze Miro. Kto? Co? Wiem, Co? który. Co? Który? No. Ta najło. Ale co? Ale co? No bo Nawiązanie do czego, Miro? ktoś napisał, że Daniel jest od Ta najło. Ale to dużo wcześniej Tak? ktoś napisał. No. A, to ja, widzicie, nie zauważyłam tego. Też nie widziałem na profilu, ale ktoś napisał. Widzisz, Daniel, jaka się historia tu tworzy? No. Daniel, ty tak brzydko od nas, a my tacy jesteśmy fajni, sympatyczni. No. No. Nagradzamy cię. No. Bryloczek dostaniesz od Rebel 24. Co ty na to? Za darmo? Zapasy za przesyłkę?
Nawet ci dwa wyślę. Tylko napisz mi priv. Tak więc. Dobra, 5 minut i spadamy, nie? Jeszcze. Też Poczytamy. tak myślę. Też muszę To rano sponsoruję, tylko wstać. zrezerwujcie sobie co najmniej 2 dni. Widzisz, Daniel, Agnieszka pisze, że nam coś zasponsoruje. Jeszcze nie wiem, co będzie, ale już pisze. Że widzisz, Daniel, no. Agnieszka, wprawisz Daniela w zły humor. Że cokolwiek chce zasponsorować. Podać ci swój adres, pisze Sylwia. Nie, Sylwia, nie musisz. No chyba się zobaczymy, nie? Sylwia Kowalska, co tu się tworzy? A, kukułeczko, witaj. Napisała do Elżbiety. Ja chcę też, Ania napisała. Dobrze. To teraz będziecie mieć ten. Dobra, to ja nie robię posta, bo już rozdane brologi. Nie no, zrobię. A Miro powiedział, że jak będzie trzeba więcej, to znowu już ogarnie. A wiecie skąd te breloki tu tyle pokonały drogi, żeby tutaj dojechać, że szok. Opowiadają sobie o gwiazdach, pisze Sylwia. Nie daj mu breloka, bo sprzeda na Allegro za sztabkę złota, pisze Miro. Ty, to może my wystawimy na licytację brelok Rebel 24. Daniel, będziesz licytował? Tylko na żadne wośpy ani nic takiego, nie? Nie, na licytację na Rebel 24. Ania chce, żebyś pokazała jeszcze te breloki. Masz je pod ręką? Tak, są takie w pudłach. Tylko tu jest ciemno. I w takich ładnych opakowaniach. I robisz tak, i jest tak. On jest w folijce, dlatego tak nie widać, nie? Dostaniesz i zobaczysz. Miromaro, wyślij brylok. Nie opłaca się stamtąd wysyłać czegokolwiek, Sylwia. Toż to będzie majątek kosztować ta przesyłka, ja ci dam. A tak. No chyba, że Sylwia mnie unikasz. No a może Sylwia mnie unika i chce, żeby tam Miro jej wyzywał. Pięknie, to ja proszę. No, zrobię post na Rebel 24 o brylokach. Pilnujcie, obserwujcie. Dobra, to zrobię post jutro o godzinie 20. Jutro o godzinie 20 robię post z brylokami. U was się mówi brylok? Nie, ja mówię brelok, ale nie wiem, może u kogoś się mówi brylok. To ja też chcę na breloka, pisze Marcin. To jutro post o godzinie 20, równo godzina 20, no może za minutę albo minutę, bo nie wiem, jak tam mi się post napisze. O 20, około godziny 20 udostępnię post i piszcie komentarze. I pierwszych komentarzy tyle, ile jest breloków, tyle breloków będzie wysłanych. A potem trzeba będzie czekać na kolejną partię. Andrzej rozmarzony, pisze Justyna. Andrzej, co ty tam marzysz? Nie, śpiący trochę, ale spoko. No, ja też spać idę. Tak więc, to co, żegnamy się, nie? Bo ja mam jeszcze plany na dzisiejszą noc. O 20 się melduje po brelok. No, to co? To się żegnamy, nie? No, to się żegnamy. No. No, zaczęło się na inny temat, skończyło się na innych tematach. Pewnie się jeszcze zobaczymy do piątku, ale znowu pewnie nie, może będzie, ale może nie będzie. Daniel, uspokój się, bo ci pisze, przesadzasz trochę, Miro pisze. Miro, Daniel, cokolwiek napisał do tej pory? A, tu coś pisze brzydkiego. A to Miro może cię wyciszyć, żebyś ochłonął. Ale ja nigdy nie powiedziałem, że ja jestem ładny. Ale żeby no, ja kupa od razu. Ale my za to mamy piękną duszę. I o to chodzi. A, i co? I czucie wnętrz. No, tak więc, tak jest tyle w temacie.
Andrzej, powie coś widzona, do widzenia. No cóż, no. Do widzenia. 100 Klaudia, jest do... zostać chciała. Klaudia, spać nie pójdę. Klaudia, mamy wysyłać pozytywne myśli i dobrą energię i szukać realnych rozwiązań na to, co nas będzie dotykać. Będzie tego dużo, nie wiadomo w co ręce już wsadzić, a dopiero się zacznie. Ania nam słodkich snów życzy. A ja za przesyłkę zapłacę, Jowita. Sylwia, ale przecież się chyba zobaczymy, nie? A nie dostaniesz breloka, tylko ode mnie możesz go dostać gdzieś prosto z rąk do rąk. A Może jak nie, jednak to nie ona będę. cię unika, no bo ja już nie wiem No teraz. nie tak, to podejrzane jest. Ja tu muszę śledztwo przeprowadzić dziennikarskie. Tak więc, to co, na Dobranoc, ile wysyłamy Aneta. Daniela? Na godzinę, 3 dni, 7 dni? Ile tam, Daniel, potrzebujesz na ochłonięcie? Moja stara matematyczka powiedziała przed brulion i zaczęłam się śmiać i od tego czasu miałam przerypane. Ola napisała. Andrzej, a papa dla fanek? Już powiedziałem, pa, Justyno. A kiedy przyjedziesz? Ja nic nie wiem, że ty chcesz mnie zobaczyć, pisze Sylwia. Chcesz brolok, musisz się spotkać. No przykro mi bardzo. Daleko nie masz. Ja też nie. No, byliśmy wczoraj w Bielsku na mieście. A byliśmy wczoraj w Bielsku. Gdzie żeś była? Bo my byliśmy w Bielsku, a ty? I od rana Gdzie cały tam dzień o byłaś? tym głosiliśmy. Tak, Andrzej głosił dobrą nowinę. No, jak to w No, niedzielę bywa. Barbara się z nami wita, kiedy my idziemy, nie? Basia. No. Nie no, tamtego na początku, Daniel, co napisałeś, to nie wliczaj. Nie stawaj obok nas. Nie. Tak więc, kochani, to co? Życzymy Wam dobrej nocy. Kończymy i co? Temat był zupełnie inny, musicie sobie przewinąć do początku. Sylwia No. była w łóżku. Ja proponuję, kto ma rocznicę Obserwuj Rebel 20, kto ma rocznicę Obserwacji Rebel 24, to dostanie breloka, pisze Marcin. Sylwia za długo z rodzicami przebywała i dziczała i chce kontaktu, pisze Aneta. Dobranoc, pisze Agnieszka, dobranoc, pisze Sylwia. Dobra, kochani, jutro o 20 będzie post z brelokami i kto pierwszy, ten lepszy. Ale nie bójcie się, za niedługo zaś będą breloki. Wyślijcie sami coś od CSI-owi, każdy co może. Wiki, spoko, słucham. Wilki, spoko, słuchałam. Boż. Zakało, uspokój się, pisze Mirka. Wilki, pisze Joanna. Mamy lisy, pisze Sylwia. Dobra, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. O, moja ulubiona liczba mi wyskoczyła. Pozdrawiam was serdecznie. Która mnie prześladuje. Ale dobra, ty, ja na tym telefonie mam twoją liczbę, a tu mam 85. A, No, widzisz. takie oszukaństwo. Dobra, no to co, żegnamy się z wami i I do jutro o zobaczenia. 20 widzicie się z Jowitą. Nie widzą, będzie post, a A nie post transmisja. będzie, a okej, okay, dobra. Spokojnej No, nocy, to co? dobranoc wszystkim, przymierka. Dobranoc, papa, trzymajcie się i do Dobranoc, pa. zobaczenia.